Mój kanał wspiera Eneba. Eneba to jeden z największych rynków gamingowych w sieci. Zakupicie tam przeróżne gry, do ładowania kont Xbox, PlayStation i nie tylko w najlepszych cenach. Jak to działa? Klikacie w link z opisu pod tym filmem, następnie w wyszukiwarce na stronie wpisujecie to, co Was interesuje. Dla przykładu niech to będzie subskrypcja PlayStation plus na 365 dni. Następnie wybieracie najtańszą ofertę, dodajecie ją do koszyka, a tam w polu kod rabatowy wpisujecie kod. Rabatowy Goldzor, dzięki któremu wasze zakupy będą jeszcze tańsze. No, witam, witam. Ja jestem oczywiście Goldzor i jako, że mamy niedzielę, to dzisiaj postanowiłem nagrać dla Was kolejną analizę, tudzież komentarz, jak kto woli sobie to nazywać, do gry losowego gracza solo. Solo. Przyszłości prawdopodobnie nie będzie wyglądało tak jak dzisiaj to jeszcze ujrzymy, więc bardzo prawdopodobne, że to ostatnie takie solo, jakie, jakie zobaczymy. Nie wiadomo, co się zmieni w solo, ale coś się na pewno w trybie solo zmieni, bo to zapowiedzieli już twórcy. Także moi drodzy, jeżeli ten materiał Wam się spodoba, zostawcie proszę łapkę w górę po tym filmem. To dla mnie będzie nagroda za to, że ten materiał dla Was nagrywam i go montuję. No i będę bardzo wdzięczny za dołączenie do grona subskrybentów tego kanału. Jest już na sprawie 170. Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś, to dołącz do społeczności fanatyków Call of Duty Warzone. Dobra, no to zaczynamy. Zobaczmy, kogo tym razem przyjdzie nam przyjdzie nam e, obserwować. No miejmy nadzieję, że że będzie ciekawie, a zawsze na tym solo jaja dzieją się ogromne. Tutaj jest największa różnorodność poziomu graczy. Są bardzo słabi gracze, są średni gracze i czasami również są bardzo dobrzy gracze w lobby. Także, no, solo jest takim trybem, w którym nigdy nie wiemy, czego się możemy spodziewać. Pierwszą osobą, którą obserwujemy, Wy oczywiście widzicie KD osób, jeżeli byłem w stanie takie informacje uzyskać. Ja tego w tym momencie jeszcze nie widzę. Tak czy siak pierwszą osobą, jaką obserwujemy, jest Forez 93. Level pierwszego prestiża słyszy kogoś nad sobą. Ma dosyć wysoki ping. Ping 100 to jest zawsze problem w grach FPS, bo tutaj liczy się jednak czas reakcji, ogólnie czas wszystkiego, więc z takim pingiem zawsze jesteście na straconej pozycji, jeżeli traficie na kogoś z pingiem lepszym. Jest to ping, na którym jeszcze można grać, ale oczywiście wiecie o co chodzi. No i to jest zdecydowanie początkujący gracz. To już widać po jego zachowaniu, po jego ruchach. Ewentualna panika teraz, ewidentna panika w tym momencie teraz jest w jego głowie. Nasłuchuje cały czas tego kolesia nad nim. No i w takiej sytuacji, moi drodzy, no to już zależy od waszych preferencji. Jeżeli koleś ma nad wami e, lepszą pozycję, czyli jest po prostu nad wami, a tak zazwyczaj jest. O! O Jesu, o Jezu. Miałem rację, że Force 9 jest początkującym graczem. Chciałem powiedzieć o tym, że jeżeli nie jesteście pewni swoich umiejętności, to najlepiej odpuścić takich graczy, którzy są nad wami, bo oni zawsze mają przewagę. Ten natomiast postanowił sam zbiec na dół i to była dobra decyzja, no bo, bo zdecydowanie wygrał ten pojedynek. Slabi. Trzy fragi już na jego koncie. Nie ma jednego playta. Nie ma nas zrzut. Więc prawdopodobnie z guagu wrócił, zgaduję, skoro ma trzy fragi. Chyba że tutaj wyczyścił trzech gości. Ale wydaje mi się, że to już jest koleś, który, miał już gułak, który ma już guag za sobą. Podniósł sobie bounty, który jest niedaleko niego, ale w tej sytuacji, no raczej, raczej nie polecałbym mu podjazdu tego bounty. Tym bardziej, że nie ma tu fajnego po pojazdu, którym by mógł szybko tam zrotować. E, Okej, okay. wchodzi teraz z dołem do tych, e, do tych domków. No i będzie, będzie lutował, tak? Będzie lutował, bo doskonale wie, e, że potrzebuje swoich broni, żeby, żeby po prostu zacząć te pojedynki podejmować. E, no i prawdopodobnie jest już. Cze... A czemu omijasz tą skrzynkę? <laughs> Halo? Okej. Okay. co nie widział tam tej skrzynki? Przecież słyszy ją też. Brakuje mu 900 dolarów, bardzo możliwe, że tam właśnie by znalazł to 900 dolarów. Znajduje też tutaj, ok. Przyfarcił, ale nie rozumiem, czemu tam tej skrzynki nie chciał otworzyć. Nieważne. E, ma pieniądze na zrzut, więc teraz w 100% powinien skierować się właśnie do sklepu, żeby sobie zrzut zakupić. Tutaj mogą być osoby w jego pobliżu, bo troszkę czasu spędził w tym rejonie, mogli wrócić goście z guagu, no i generalnie to już jest w strefie, tak? Także tutaj zdecydowanie już mogą gdzieś być osoby w jego otoczeniu, także jak rzuci zrzut, każdy dostaje oczywiście powiadomienie, także musi tutaj uważać, bo tutaj może być ktoś w jego pobliżu. Zobaczmy, jakie bronie wybierze Slabi. Mamy z pierwszego zbrzutu karę 98 k oraz Bullfroga, no czyli zdecydowanie bronię z mety. Także mamy kolesia, który zdecydowanie jest na czasie, jeżeli chodzi o to, czym w chwili obecnej należy grać. Kar98k, tego chyba nie muszę wam przedstawiać, doskonale znamy wszyscy moc tej broni, a Bullfrog to jeden z najlepszych wyborów na blisko. Są bronie, które szybciej zabijają, ale generalnie Bullfrog to bardzo fajna broń. A... Dlaczego tutaj celuję? Nie wiem, czy widział kogoś na PSP, czy nie. Aha, bo tutaj ma Bounty swoje. Nie, Bounty jest gdzie indziej. To nie wiem, czemu tam zaczął celować. Kieruje się w stronę, swo w stronę swojego celu, który prawdopodobnie w tym momencie będzie kupował swój zrzut. Także nie zdąży go złapać w momencie, gdy ten będzie tam robił zakupy w sklepie, bo pewnie jakieś zakupy tam są robione. Wydaje mi się, że leci po traka i, i wtedy dopiero zacznie tego kolesia puszować. I tą zmianą, o której mówiłem na wstępie dzisiejszego filmu, jest prawdopodobnie to, że traki zostaną usunięte z trybu solo, solo albo zostaną jakieś wprowadzone zmiany odnośnie traków. Mam tutaj na myśli. A, no wiecie, nie wiem, wolniej jeżdżą albo jest ich mniej, mają e, mniej e, dym, e, tego e, pasku życia, cokolwiek. Ten koleś wziął zrzut, było widać dym, także miałem rację, że ten koleś kierował się po zrzut. Widział go w prawym e, oknie na dole przez chwilkę. No, i to jest taki podjazd z kategorii, że przydałoby się go bardziej obić na początku, żeby. No, bo teraz, gdyby on wychylił z tego okienka, to nie jest na otwartym terenie i to jest bardzo prosty zgon. Chyba, że koleś ma dobry czas reakcji. Bejtuję teraz koleś. Oj, sfailował Neida. <ścoughs> Co się tutaj dzieje? Sfailował Neida. Zdradził swoją pozycję, niejako strzelając. Wiem, że to był bait po to, żeby koleś zdradził swoją pozycję, ruszając się czy coś. No ale uważam, że tutaj było więcej szczęścia niż umiejętności. Okej, okay, ma kolejnego gościa. Nie wiadomo, czy ten koleś wie o jego istnieniu. Plecami ci wbije! On jest na dachu, on jest nad nim. Ok, kolej zeskoczył na dół, no i zniszczył, zniszczył słabiego LC-10. Pytanie, czy swoją LC-10? Bo Bullfrog jest lepszy na blisko niż LC-10, także zobaczmy. Nie, LC-10 z ziemi go zabił. Wow! Ok. No to ma, ma bronię po nim. Teraz może sobie wziąć jeszcze e, zrzut darmowy, który właśnie spadł. No i kupi pewnie. Ok, no to kupił kolejny zrzut. W takim razie chcę chyba od razu... Za... Nie, w sumie nie wiem. A nie, może miał swoją LC-10? Teraz już zgłupiałem, szczerze mówiąc. Nie no, jest ewidentnie, on nie jest po zrzucie, więc chyba, że Koi zabił wcześniej miał jego LC-10, albo to jest ewentualnie LC-10 tamtej wcześniejszej ofiary. Tak czy siak, jego wybór broni no i mamy tutaj już zdecydowaną różnorodność, jak widzicie. Jest RAM-7 oraz Street Sweeper. Martwi mnie troszkę ten... Ten rzucony tutaj system trofi, ale może tylko go rzucił, żeby go zużyć, żeby ktokolwiek więcej tego nie użył. No chyba, że będzie tutaj kampił. Co prawda ten budynek nie jest w strefie, ale troszkę mógłby tutaj posiedzieć. Na szczęście, nie, dziękuję bardzo. No nie rozumiem troszkę za bardzo, czemu zrzut wziął. No chyba, że aż tak mu zależy już, już na tym etapie od razu. Od razu na duchu. Ewentualnie na czymś innym. No ale zobaczymy, zobaczymy. Bada teren, bo widzi tam traka, widzi inny zrzut, więc jest szansa, że tutaj właśnie jakiś jeden koleś jest. No jest to podejrzana sytuacja. Nie ma czujnika pulsu, więc ten mu nie pomoże. Okej, okay, bierze broni i co? Duszek? Duszek, oczywiście. Oczywiście, że duszek. Eee, Okej, okay, no ale gra dalej ramem. O, i mina, mina poszła tutaj dla potencjalnego gościa, który wróci na ten zrzut. Street Sweeper, moi drodzy, absolutny król na blisko. Chodzi mi tutaj na takie bardzo, bardzo bliskie odległości. No shotguny w dalszym ciągu, no zresztą jak to shotguny, są potężne. Potężne do 5 metrów. Street Sweeper, no niszczy, niszczy w ułamki sekund. Jeszcze gdyby znalazł amunicję obalającą, to to są dwie kulki ze Street Sweepera. I, i, I gościa nie ma. E, także, no, zdecydowanie fantastyczny wybór, jeżeli chodzi o no właśnie podejmowanie pojedynków na takie bardzo bliskie dystanse. A RAM7 to bardzo uniwersalna broń. Karabin szturmowy, który świetnie daje sobie radę na dalekie, na średnie i nawet na te bliższe dystanse. Oczywiście są lepsze wybory w kwestii broni na bliższy dystans niż RAM7, ale to jest broń, którą spokojnie możecie podej pojedynki podejmować. Okej, okay, ma tutaj Kolesia i co? Wyskoczy na niego z, z, ze Street Sweeperem prawdopodobnie. A nie, widział go. Ok, no już, już przez chwilę myślałem, że go nie widział. No, szuka kąta w momencie, w którym by mógł po prostu wyskoczyć na tego typa. Wie, że teraz ten koleś jest no w dosyć dobrej sytuacji, bo ma, ma osłonę w postaci kartonów. Oj, to będzie ryzykowne. No właśnie, jeżeli by wyskoczył na ten murek. Okej, okay. no ten koleś ma lepszą pozycję od niego, ma head glitcha Także to nie jest wygodny pojedynek Ogromnym plusem w tej sytuacji jest to, że on ma traka, ten koleś nie ma strefy, więc zaraz będzie musiał rotować Także może go przytrzymać w strefie i prędzej czy później go zabije Pytanie, czy chce marnować aż tyle czasu na tego kolesia No ewidentnie nie chce marnować, bo podejmuje te pojedynki z rama W międzyczasie dostał bułę gdzieś z prawej strony Okej, okay. no i co, od razu ucieczka, panika no musi gdzieś tutaj wyskoczyć i skewować się Widzi też kolesia przed sobą na kładzie, ale nie powinien podejmować tego pojedynku, bo jest tak naprawdę na strzał ze snajperki gdziekolwiek. Także zobaczmy, jaki on ma plan. No ja bym już dawno temu wyskoczył i po prostu się skewował, zasłaniając się trakiem z jednej strony. Ok, zrobi to w końcu w tym miejscu. Także dobrze. No ale widzicie, to było jakby takie. Mm, Szczęście w nieszczęściu. Bo, jeżeli dostałby banie w tej sytuacji od Kolesia z prawej strony, to już by go w tym meczu nie było. No, chyba że ma jeszcze gułak, ale wiecie o co chodzi: na jego szczęście nie dostał buły w, w głowę. I, i, I dalej jest przy życiu. Natomiast, no, właśnie to jest urok solo, tak? Czasami nie macie kompletnie wpływu na to, czy dostaniecie jakąś głowę z, z którejśkolwiek ze stron. No, oczywiście, atut alarm zapobiega niejako takim sytuacjom, jeżeli oczywiście wróg nie ma atutu zimnokrwisty, który niweluje działanie atutu alarm. Natomiast, no, on no alarmu nie ma, tak? On ma ducha w tym momencie, jest niewidoczny na BSP, nie jest widoczny na czujnikach pulsu, ale, ale. Ale alarmu oczywiście mieć nie może w tym samym momencie, chyba że premię specjalisty po kimś podniesie. Bo raczej isterega na, na Katomi Plaza już nie wykona. Dobra, no widzę, że to jest gracz, który bardzo mocno opiera swoją grę na, na traku. Także, jeżeli jakieś tutaj zmiany w kwestii traków na solo nadejdą, to zwiastuje przyszłość tego gościa taką, że będzie siedział po prostu w budynkach. Bo nie czuję się zbyt pewnie w podejmowaniu pojedynków bez swojego traka. 30 osób do końca zostało. Generalnie solo. Solo cechuje się też tym, że tutaj naprawdę rzadko, nawet osoba wygrywająca mecz, czy tam osoby w, w top 5, top 10, rzadko ktokolwiek tam ma więcej niż 10 fragów. Także te mecze solo są właśnie zazwyczaj takie wolne, mała ilość fragów, mało pojedynków. No, bo po prostu ludzie boją się. Boją się puszować. A teraz skąd on dostaje? Przepraszam, z dachu. Okej. Okay. I nie rozumiem, czemu wyskoczył z trucka. Skoro jego trak miał tyle HP, to ten semtek nie zniszczyłby pojazdu. Więc powinien. Powinien użyć traka, żeby uciec. A koleś, który go zabił z góry, czy on spadł i się zabił? Bo taki był. Tak. Wow. Mówiłem wam solo. Solo to jest inny stan umysłu. Solo to jest po prostu styl życia. <grym> ja wierdziele, nie wierzę. Kolej spadochronu z góry nie otworzył i zginął. A my trafiamy do LePro 29.00, pięć fragów na jego koncie, nie ma swoich broni, ale ma z ziemi widziałem gallo. I pepesze. oby obie bronie złote, więc no to są bronie, którymi spokojnie może grać, ale nie ma nic na ultra daleko. Wow, kolejną pepeszę złotą ze szynki trafił. Nie ma nic na daleko, ma dwie bronie tak naprawdę na blisko. Więc to jest ewentualnie jego problem. Także to jest koleś, który na pewno wrócił z głagu. Nie ma już żadnego swojego zrzutu na mapie. Nie ma swoich broni. Nie ma pieniędzy, żeby zrzut kupić. To jest ciężka sytuacja zawsze na solo. Powinien teraz, właśnie, wykonać jakiś kontrakt, który tej gotówki da mu więcej. Eee, no, wziął to zlecenie, tak? Ma kolesie obok siebie ze zlecenia. Strefa już idzie, więc może właśnie. Zrotować do strefy i poczekać na swoje zlecenie, ale dostał w plecy sparówy od innego kampera. Czech Zoli zabija naszego e, przyjaciela, a Czech Zoli ma cztery fragi, ma swoją broń, czyli Galila. Galila z chwytem Ranger? To jest chyba chwyt Ranger, albo. Nie, to jest w ogóle chyba Merk. Chwyt Merk. Wow, no to, to zły wybór kolego. E, a co ma na zapasowej tego nie wiemy jeszcze? No, ale okej, okay, no. 4 fragi, 22 osoby do końca, 7000. Także ja na jego miejscu kupiłbym sobie na tym sklepie Self Revive oraz BSP. Oczywiście, jeżeli znalazłby tam obok sklepu jakieś pieniądze. W tej kolejności. Ma nalot, który oczywiście warto trzymać na końcowe strefy, jeżeli chcemy uciec z jakiejś kryzysu. O, ktoś tu się strzela przy nim, chyba? Czy mi się wydawało? Co on kupił w tym sklepie? Tam jest snajper na budynku. Nie, bez. Bez sensu. Bez sensu. Nie wiem, co ten nalot miał mu. W czym, w czym miał mu pomóc? Skoro i tak miał osłonę w postaci tego domka. Więc ten koleś by do niego nie strzelał ze snajperki, gdy on robił zakupy. Także to było bezsensowne zmarnowanie nalotu. A kupił sobie BSP i nie wiem, co jeszcze. Bo miał 7000. Może kewy? Może maskę? Może maskę? Chyba nie miał maski. No ciekawy wybór, kupowanie maski. E, co prawda no, maska się przyda w końcowej strefie, ale jest duże prawdopodobieństwo, że gdzieś by znalazł maskę. Ja raczej bym nie wydawał pieniędzy, tym bardziej, gdy jest ich tak mało na maskę w tym momencie. No ale okej, okay. kupił BSP, którego też nie użył, więc zobaczymy jaki ma plan na to BSP, kiedy chce użyć to BSP. No, trzymanie BSP na końcową strefę oczywiście ma swoje plusy, bo jest szansa, że ktoś tam nie będzie miał ducha, ale raczej jest większe prawdopodobieństwo, że zdecydowana większość ducha będzie miała. Więc, o! Tutaj kolega nie ma ducha. O, znalazł self-revive'a, okej. Okay. Także zamknął mi mordę, zamknął mi mordę, bo mówiłem, że znajdzie maskę, a znalazł co innego, znalazł self-revive'a. No, koleś jest nad nim. Ma martwą ciszę. Nie, wiem, nie wiemy, czy ma ducha. Jeżeli ma ducha, to mógłby zrobić place na martwej ciszy. Co prawda nie wiadomo dokładnie, gdzie ten koleś jest, więc to jest taka troszkę. No, niewygodna sytuacja. Jeszcze widzę, że on nie jest zbyt pewny swoich umiejętności, więc będzie po prostu liczył na to, że koleś przyjdzie do niego, a nie on do niego. Um, więc jest szansa, że najbliższe kilka minut spędzimy na oglądaniu tego koleścia siedzącego za biurkiem. Chciałbym się mylić, ale na to wszystko wskazuje. Odpalając BSP, uzyskałby informację, e, czy ten koleś jest na pewno dalej nad nim. I ewentualnie, gdyby zaczął puszować z martwą ciszą, wiedziałby, czy jest już na piętrze, na którym znajduje się ten koleś, patrząc oczywiście na, te, e, na ten daszek nad, nad kropką na BSP. Jeżeli jest daszek e, nad, to zna, znaczy, że, ko, że koleś jest nad nami. Jeżeli jest pod, to znaczy, że jest pod nami. Natomiast to już na pewno wiecie. Ok, zaczyna troszkę iść w kierunku tego. Zniknął kolej z BSP, znaczy z czujnika pulsu. Nie zniknął, jest dalej. No jest nad nim. Tylko pytanie, na którym dokładnie piętrze. Tak jak mówię, w tej sytuacji pomogłoby BSP. Ma też martwą ciszę. No i raczej powinien tutaj wyciągnąć jakąś broń na blisko. Pytanie, czy on ma jakąś broń na blisko? Bo Galil, jakkolwiek jest fajną bronią, to jednak na blisko. Przegra pojedynek, tym bardziej z celownikiem wielkiej. Po prostu za długo, za długo będzie celował. Przycelowanie będzie za długie. Ok, no puszuje. Jestem zdziwiony, że jednak wybiera puszowanie. Jest to bardzo powolne puszowanie, bardzo bezpieczne. Okej, okay, ale pozwoliło mu to na zlokalizowanie kolesia. No powiem wam, że ja takiej cierpliwości nie mam, ale wyszło tutaj na jego. Wygrał ten pojedynek, znalazł też maskę, w sensie. Teraz, teraz właśnie mógłby podnieść sobie maskę. Okej. Okay. Jakby nie mogę nic powiedzieć, nie mogę się przyczepić, bo wygrał ten pojedynek. Ale uważam, że, że to są takie sytuacje, że... Że no jeżeli tamten koleś by lepiej strzelał, jeżeli byłby wcelowany dokładnie w te schody, to mogłoby to się skończyć w drugą stronę, no ale wyszło, wyszło na dobre. Węgra, bo to chyba Węgier patrząc na flagę. Więc ja zamykam mordę, oglądamy go dalej. Lata mi tu jakiś owad w pokoju mnie dezorientuje. No ale mamy powolnego gracza, mamy zdecydowanie cierpliwego, powolnego gracza. 5 fragów, no więcej niż 10 na pewno w tym meczu już nie zdobędzie. Jest natomiast szansa na zwycięstwo w tym meczu, bo jest już sytuacja top 10 praktycznie. Bez pedali nie używa i wyjeżdża na samą górę budynku, gdzie prawdopodobnie nikogo nie ma, bo niczego nie słyszał. Na czujniku nikogo nie ma. Coś próbuję użyć, bo jest taki dźwięk jakby chciał coś użyć, ale... Ale nie wiem co. Okej, okay, gdzie jest ten kolej z jego zlecenia? Kolej z jego zlecenia jest w Nakatomi Plaza. O, kupi sobie zrzut chyba tam, ta... Albo nie to. Nie. A, spadły, spadły zrzuty darmowe, no tak, piąta strefa, zgadza się. No, będzie to ciekawe, ciekawy endgame, moi drodzy. Bo endgame, który jest na downtownie. A więc tutaj, osoby będące na wysokich budynkach są praktycznie nieśmiertelne. Ale w pewnym momencie na pewno kółko zrotuje w taki sposób, że będą musieli z tych wysokich budynków skakać. No, zobaczymy, jak to rozegra Czech Zoli. Jedno jest pewne: raczej jesteśmy skazani na oglądanie tego kolesia już do końca, bo nie widzę tutaj scenariusza, w którym on by zginął, chyba że dostałby snajpę właśnie gdzieś z góry. Ale gra tak zachowawczo, tak cierpliwie, że bardzo ogranicza, ogranicza ryzyko, ry, ryzyko zgona. Ok, zmienia, zmienia miejsce, bo nie miał tam strefy. Wybiera inny daszek: ojeju! Ojeju! Zmiana po prostu kamperki. Powiem, powiem wam, że ten helikopter ogromne zamieszanie tutaj robi. Jeszcze 8 gości zostało na tej małej strefie. Oni muszą siedzieć na tych dachach. Na tym Nakatomi Plaza zgaduję, że jest przynajmniej trzy osoby w tym Nakatomi Plaza. Na różnych piętrach. Sami wiecie ile tam jest pięter. No zobaczymy, zobaczymy jak to się zakończy. Z tym bardzo. Słyszał drzwi pod sobą. Ok, zna położenie jednego z siedmiu pozostałych. Z ośmiu pozostałych osób Jest pod nim koleś dokładnie w budynku pod nim Jest na duchu Bo na czujniku pulsu nic Nic nie widać ok ktoś zginął w końcu Wow Ja pierdzielę dajcie znać drodzy widzowie czy wy też jesteście tacy cierpliwi Ja bym nie wysiedział tak długo w jednym miejscu Oj, teraz kłopoty, kłopoty. Śmigłowiec skupił się na naszym koledze, przez co inni też dostali powiadomienie, gdzie ktoś jest, bo to zdradza pozycję ludzi, gdy ich oczywiście ostrzeliwuje. Także, jeżeli ktoś zwrócił na to uwagę, no to już wie, że tutaj na tym daszku ktoś sobie siedzi. No, tutaj na szczęście ma tą wentylację, czy, czy, czy co to jest, za, za którą może się schować. Ale teraz będzie bardzo ważne kolejne kółko. Zobaczmy, w którą stronę pójdzie kolejne kółko. Wow, dostał strefę i to dostał potężną strefę. Bo patrzcie, teraz z Nakatomi Plaza muszą skakać, już zdecydowanie. No, jest w fantastycznej pozycji teraz na daszku. Tutaj, ewentualnie, ktoś może jeszcze zaraz przeskoczyć na ten daszek z, te, z tego daszku. No, ale no ma fantastyczną pozycję. Ten śmigłowiec może odegrać bardzo dużą rolę w tym endgameie, Bo jeżeli zacznie ostrzeliwać różne osoby, to będą problemy. Będą problemy, bo to wprowadza po prostu chaos. No, i też zabiera HP, które może być kluczowe w pojedynku. Pięć osób próżniego jest na tej małej strefie. On ma tutaj strefę, w tym miejscu, w którym siedzi, więc może to przeczekać na maksa do samego końca, po prostu. Oj! Nie! Coś ty zrobił! Tyle miejsca siedział tutaj, żeby go kolej zaskoczył. Naprawdę. Jak do tego doszło, nie wiem. Ale teraz ogromną power pozycję przechwytuje Demon z siedmioma fragami na koncie. Fara 83. Self-Revive, który też może być tutaj pomocny. Ale to on na razie jest obiektem ostrzeliwania przez ten śmigłowiec, także inni prawdopodobnie siedzą w środku. Okej, okay, no. Ciekawe, ciekawe. Ciekawy będzie ten endgame. O, w końcu, w końcu śmigłowiec się... Zakończył, rozbił. No i teraz akurat rotowanie jest niewygodne dla niego. Musi zeskoczyć, prawdopodobnie koleś jest pod nim. Także powinien to rozegrać troszkę w gazie, ma maskę. Powinien poczekać. Okej. Okay. No i teraz ta maska. Mówiłem, ja bym troszkę poczekał. Troszkę dłużej bym poczekał w tym gazie, żeby wymusić właśnie ruch na innych i wtedy wejść na plecy. A tak to skończyło się jak skończyło. Hitman rozdał web i jest sytuacja teraz jeden na jeden. Czy zdążymy jeszcze obejrzeć ten endgame? Hitman został na kogo? Hitman z 14 fragami, okej, okay. ładny wynik. W dobrej pozycji. Z galilkiem, bez, bez chwytu żadnego, też ciekawy wybór. A za to z, z, jakimś, z jakąś kolbą. Kurde, dziwne te setapy ludzie mają. No ma dobrą pozycję. Ma maskę, może też zagrać w gazie, ale koleś musi być po jego prawej stronie. Ma martwą ciszę, którą polecałbym odpalić w tym momencie. Usłyszał kolesia, odpalasz martwą ciszę. Wow! Wow! Jeden HP mu zostało. Wygrał ten pojedynek dzięki strzelaniu w głowę kolesiowi, bo strzelał bardzo dobrze. Od razu zaczął strzelać po głowie, po szyi tutaj. Rywalowi i wygrał ten pojedynek, ale nie skorzystał z tego co miał. Ja bym tutaj odpalił martwą ciszę i rozegrał to troszkę bardziej na spokojnie. E, ten koleś prawdopodobnie Hitman nie miał ducha, bo ten koleś wiedział dokładnie gdzie on jest, więc albo wcześniej się widzieli, albo coś, ale no, prawie ten pojedynek Hitman przegrał. Na jego szczęście udało się wygrać, gratulacje. To było solo. To był tryb solo. Jak zwykle, jak zwykle. Niesamowite rzeczy się na nim dzieją. A my jesteśmy już na podsumowaniu tego lobby. Co prawda, wczytało jedynie połowę tego lobby, które obserwowaliśmy. Także no, statystyki nie są zbytnio wiarygodne, bo między innymi tutaj pokazuje, że średnie KD na serwerze to było 1.02. Tak czy siak miałem wrażenie, że lobby było dosyć łatwe, więc bardzo możliwe, że gdzieś niewiele, niewiele więcej to KD tutaj średnie by ewentualnie wzrosło. Mecz wygrał oczywiście Hitman, który ma, miał KD 1.30, to widzieliście. 15 fragów zdobył, także to naprawdę dobry, dobry mecz dla niego. Fajna ilość fragów na solo, wygrany mecz, myślę, że zdecydowanie nie był zadowolony Drugą osobą w kwestii ilości fragów w meczu był, był ten koleś, który zajął trzecie miejsce Który niepotrzebnie tam Nie zagrał w gazie Tak to mówiąc, ten Demon, 7 fragów miał No i prócz niego jeszcze jedna osoba miała 7 fragów A tak to no jak sami widzicie Wszyscy 6, 5 i niewiele Niewiele więcej Także to jest to o czym mówiłem, rzadko ktokolwiek ma ponad 10 fragów W tym przypadku Hitman miał aż 15 Gratulacje Najwyższym kd w lobby byłem ja 2.62, oczywiście nie wszystkie Dane są wczytane, więc może był ktoś z lepszym KD, ale tego nie mamy tutaj. E, tak czy siak, osoby z KD zbliżonym do mnie, czyli drugim najwyższym KD było 2,27, no nawet się nie zbliżyły do topowych miejsc w tym meczu. Od razu zginęły. Ja też sobie, że tak powiem, nagradzam teraz te analizy, żeby nie psuć sobie aż tak bardzo statystyk. Zabijam sobie zawsze na początku jakąś osobę w locie, potem w guagu, potem się zabijam, dlatego zawsze te dwa fragi teraz raczej będę miał. E, e, także, no tak wyglądało to lobby. Według mnie lobby wyglądało na bardzo łatwe. Szkoda, że nie mogłem w nim pograć dłużej, po prostu pograć, e, bo był, był tutaj, myślę, potencjał, patrząc na tych graczy na fajną ilość fragów, e, chociażby taką, jaką zdobyły Hitman. Tak czy siak, tak wyglądało to lobby. Jeżeli chcecie więcej tego typu analiz, komentarzy, jak to woli, to zostawcie już teraz łapkę w górę, a ja już bardzo wam dziękuję za ten odcinek. Życzę Wam miłego, niedzielnego wieczoru. Trzymajcie się, mówił wzor. Na razie.